Decyzję o interwencyjnym skupie zbóż, o reeksporcie, czyli transporcie do krajów Europy Zachodniej i do Afryki zboża przez transport zamknięty i kontrolowany, żeby nie trafiał na rynki polskie, powinny zapaść 8 miesięcy temu. Myśmy te postulaty zgłaszali. To efektem tego było, że nas określono warchołami. Na komisji sejmowej pan Telus, obecnie minister, ganił nas, ośmieszał, porównywał do agresorów politycznych. Działacze Agrounii aresztowano, mają wyroki i dzisiaj państwo powinno przeprosić najpierw. Jeżeli pan Kaczyński na konwencji mówi, że PiS będzie ratował polską wieś, to niech najpierw przeprosi polską wieś, bo on ratować nie ma przed kim, bo to oni doprowadzili do tej degrengolady ekonomicznej, zapaści potwornej, która się wcale nie skończyła wraz z balangą pisowską, jaką zrobiono w sobotę. To jest taki popis państwa sukcesu na krwawicy i na kryzysie w rolnictwie. Tak nie może być. To nie było tam żadnej pokory, tylko wielki sukces, tak jakby PiS przejął w sobotę władzę i naprawiał błędy po jakiejś nieudolnej koalicji. No tak nie można kłamać. I tym są rolnicy najbardziej oburzeni. Dlatego nie zawieszamy żadnych protestów. Uważamy, że protesty będą dalej formą nacisku, gdyż magazyny są pełne. Interwencyjny skup zbóż za pieniądze z dopłatą państwa w magazynach rolników powoduje, że do czerwca te gwarancje są i nie ma żadnej gwarancji na dziś, że zboże zalegające magazyny producentów rolnych, zbożowych, zostanie wykupione, wywiezione z kraju. Bo jeżeli oni dalej z dopłatą agencji będą trzymać to zboże, to nowe plony nie zmieszczą się w żadnym polskim magazynie, a zapowiadają się przy tym stopniu wilgotności gleby obfite plony, udane. Jeżeli lato będzie korzystne, to wzrost plonowania może być i 20-procentowy. Zatem przed nami dopiero kryzys, pani Kaczyński, pani Telus, i te popisy aktorskie nie mają tu żadnego znaczenia. Poza tym państwo, zobaczcie, kłamią na każdym kroku. Kaczyński co innego, media co innego, za kilka dni jest co innego. No teraz okazuje się, że nie ma 1400 do tony, tylko jest do hektara. Okazuje się, że przywrócono w nocy, dziś, jutro w czwartek zostanie przywrócony przejazd w wagonach. Nikt nam nie mówi, kto to zboże kupi w piątek, w sobotę, kto za nie zapłaci. Jakieś banialuki opowiada Telus, że pieniądze Unii Europejskiej. Myśmy właśnie to w postulatach 29 marca zgłosiliśmy własne postulaty po okupacji ministerstwa. Kiedy minister Kowalczyk przyszedł z miliardem, a za 4 godziny było 10 miliardów, to jest obraz tego bałaganu państwowego, że szachują miliardami w miarę strachu. Więc ta konwencja strachu nie przyniosła żadnego rozwiązania, bo wszystkie decyzje, które prezes Kaczyński wygłosił, już są po tygodniu nieaktualne. Jeszcze tydzień nie minął, są nieaktualne. Wszystko wywracają do góry nogami. Czas najwyższy, żeby przeprosili polską wieś i wzięli do roboty. My nie ustąpimy z protestów. Myślę, że będziemy je systematycznie organizować, bo nam chodzi o ustabilizowanie rolnictwa i jeżeli ten rząd, mając narzędzia, instytuty, warunki ekonomiczne, podobno nieograniczone pieniądze, bo to są setki miliardów złotych, na uratowanie tej bryndzy tak zwanej, którą wywołał niegospodarnością polski rząd, to jest program na kilka lat.